Hakerzy wykradli dane dotyczące szczepionki. Hakerzy wykradli dane Pfizera i BioNTech dotyczące szczepionki na COVID-19. Hakerzy, którzy zorganizowali cyberatak na Europejską Agencję Leków EMA, wykradli dokumenty firm Pfizer i BioNTech dotyczące szczepionki na COVID-19, poinformowały obie firmy. Odmówiły jednak komentarza w tej sprawie. EMA, która jest agencją Unia Europejska odpowiedzialną m.in. za zatwierdzanie szczepionek przeciwko COVID-19, poinformowała, że stała się celem cyberataku. Pfizer i BioNTech podały, że sądzą, iż nie wykradziono żadnych danych osobowych, a EMA zapewniła obie firmy, że atak ten nie będzie miał wpływu na czas trwania ewaluacji szczepionki. EMA stała się celem cyberataku. Agencja szybko wszczęła pełne dochodzenie, w ścisłej współpracy z organami ścigania i innymi właściwymi podmiotami, napisano wcześniej w komunikacie agencji. Mająca swoją siedzibę w Amsterdamie EMA jest agencją Unii Europejskiej odpowiedzialną za ocenę i dopuszczanie do użytku w krajach wspólnoty wyrobów medycznych, w tym leków, szczepionek i aparatury medycznej. Reuters wcześniej informował o hakerach łączonych z rządami Korei Północnej, Iranu, Wietnamu, Chin i Rosji, którzy byli oskarżani o próby kradzieży informacji o koronawirusie oraz potencjalnych lekarstwach i szczepionkach na COVID-19.